Cześć wszystkim. Minęły 4 dni od założenia tej pryzmy i czas, aby ją przerzucić. Pryzma ma 60 stopni Celsjusza. Spadła temperatura, bo była blisko 70. Raz, że już to jest kolejny dzień kompostowania, a dwa, że pryzma, tak jak widzicie, jest odsłonięta. Padał deszcz w nocy, bo zależało mi na tym, żeby ją dobrze nawilżyć. I to też spowodowało obniżenie temperatury. Nie przedłużając, bierzemy się za przerzucanie pryzmy. No to zaczynamy przerzucanie. Najpierw wyjmiemy sobie termometr i po kolei od góry, potem boki, tam gdzie najbardziej przesuszone miejsca. Mimo deszczu widać, że z wierzchu już zdążył przeschnąć kompost, a dosyć ładnie padało. Dlatego tak istotne jest okrywanie pryzmy kompostowej. Tutaj pod spodem już pojawia się fajnie wilgotna ta pryzma, więc jedziemy sobie po przodzie. I tutaj widać, że się dzieje, że mocno paruje. Wy tego pewnie jeszcze na nagraniu nie widzicie, bo to widać od frontu. Mimo deszczu zdecydowanie będzie trzeba tą pryzmę nawilżyć, bo jak widać, nie jest to dobrze nawilżone. Zobaczymy też, co będzie w środku, bo wiadomo, że to jest pryzma z trawy i siana, więc jeżeli jest pryzma odsłonięta, no to łatwo przesycha. No, zdecydowanie jest za sucha. Czuć w dłoniach, że jest wilgotna, ale lekko. Ja sobie teraz wezmę wodę i tą pryzmę podleję. Mam tutaj około 3 litrów wody i te będę podlewać. Ok, i lecę dalej z przerzucaniem. No, tu już jest trudniej. Tu już widać, że ta pryzma i łapie temperaturę i jest fajnie, o, tu już jest fajnie wilgotna. Już się nam fajnie zbija. W dłoniach, po ściśnięciu. Więc tu już jest coraz fajniejsza ta pryzma. Dlatego najpierw przerzucam górę i przód, żeby to, co obeschło, było na spodzie. A z kolei środek, który jest najlepiej przerobiony, najbardziej wilgotny, był właśnie na wierzchu. Pogoda jest taka, że na pewno będzie jeszcze padać,
Więc ja tą pryzmę też nie będę okrywać. Niech ten deszcz ją możliwie najlepiej nawilży. A jeśli nie będzie padało, bądź będzie tego deszczu mało, to sobie ją podleję. Padało i wczoraj, padało również dziś nad ranem, ale jak widać, ta pryzma nie jest przelana. Nawet przeciwnie, mogłaby być spokojnie dużo mocniej podlana. Jak widzicie, ja zawsze wybieram najpierw boki. To na pewno widać dobrze na filmie. Taki kompost po przerobieniu będzie się świetnie nadawał do tego, żeby ścielić wyrastające ziemniaki. Ale i nie tylko do ziemniaków się nadaje. Ok, jeszcze tutaj troszkę z boku i będziemy praktycznie w samym środku. I jedziemy teraz tutaj ze środkiem. Widać, ten środek jest drobniejszy. O, jest fajnie, wyraźnie wilgotniejszy. Także tutaj już fajnie zaczął się proces kompostowania. I tutaj też bardziej zaczyna się filcować, zbijać. Nawet to widać pewnie przy przerzucaniu, że już nie jest mi tak łatwo wbić się w tę pryzmę, tylko już muszę troszkę tutaj pokombinować.
Także możecie zobaczyć pierwsze przerzucanie, jak to wygląda. I tak zamierzam właśnie nagrywać te filmiki, żebyście mogli mieć podgląd na to, jak ta pryzma rzeczywiście wygląda, jak się na danym etapie zachowuje, a nie tylko przed i po. Albo początek i koniec. W tamtym roku już nagrałam taki filmik, ale ze względu na to, że te nagrania mi się usunęły, miałam jakiś błąd na karcie po prostu, że nie odczytywało tych filmików, to po prostu ten film się nie pojawił na kanale, a szkoda, bo chciałam go najpierw nagrać, każdy z etapów, i potem już jako jeden filmik dodać. Niestety się nie udało, więc teraz nie ryzykuję i każdy etap, jak widzicie, po kolei pokazuję każdą czynność, jaką będę wykonywać przy tym kompoście, będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. I teraz ze względu na to, że świeci mocno słońce, to ja sobie zdecydowanie ten kompost okryję, bo bardzo przesycha, a jak tylko będzie się pojawiał deszcz, to sobie go odsłonię. Gdyby nie było deszczu, to oczywiście goniłabym tutaj z konewką w jedną i w drugą stronę, ale ze względu na to, że ja tutaj nie mam podłączonej wody, nie mam studni, tylko muszę zasuwać dosyć daleko do strumyka, no to wolę sobie tej pracy zaoszczędzić. O ile będzie padał deszcz, będzie fajnie, o tyle jeżeli do wieczora nic się nie będzie działo, no to będę musiała dosyć solidnie sama podlać ten kompost. Właśnie widać teraz na tym filmie wyraźnie, jak to wygląda z trawą. Ona bardzo lubi się zbijać. No, ale już prawie mamy wszystko przerzucone. Zobaczcie, tu gdzie jest granica, nie wiem czy to widać. Muszę sobie zerknąć, tak. Myślę, że to będzie widać, że jest, po prostu są ciemniejsze deski tutaj od tego, od tej palety. Natomiast na samym kompoście tego nie widać. Ale tutaj, zobaczcie, już wyraźnie widać. Widzicie tą ciemną taką część? Bardzo nie równomiernie nawilża się ta pryzma. Dużo fajniej wychodzi kompost z takimi frakcjami nieco grubszymi, jak na przykład przy zrębce, ale dłużej taki proces kompostowania trwa. Natomiast ta pryzma jest zdecydowanie fajniejsza, lepiej się nawilża, lepiej ją przerzucać, bo jest taka fajna sypka przez cały czas. Teraz i tak po tych 4 dniach ta pryzma z trawy jest sypka, ale zobaczycie, co będzie się działo w kolejnych dniach, jak ona będzie mocno nawilżona. Wtedy zdecydowanie bardziej będzie się zbijać. No i oczywiście utrudni to dosyć mocno przerzucanie takiej pryzmy.
No już praktycznie ostatnie przerzucanie. Chyba będę musiała się przerzucić na łopatę, bo już coraz trudniej mi jest zbierać takimi widłami. Jeszcze tutaj i gotowe. Pryzma przerzucona, termometr wstawiony, tak to wygląda. Zobaczcie tutaj miejsce po pryzmie, ewidentnie widać, że te deski namokły pod wpływem deszczu. Czego tak dobrze po tej pryzmie nie widać? Ona tak łatwo tej wody nie trzyma, a jeśli trzyma, to w miejscach, w których później się zbija. Tak jak na przykład możecie zobaczyć tutaj. Widzicie? To się właśnie lubi bardzo zbijać. Niestety. Także ja liczę na to, że ta chmura przyniesie deszcz i że nie będę musiała zasuwać z konewką. To się jeszcze okaże. Dla porównania pokażę Wam, jak wygląda pryzma jesienna, która była z trocin i trawy i oczywiście wszystkich tych odpadów. Zobaczcie, wystarczy delikatnie ruszyć nawet na samej górze i widać, że jest to pryzma dobrze nawilżona. Więc ja ją sobie okryję, bo ona też była odkryta, żeby sobie tutaj oszczędzić pracy dźwigania tej konewki. No to zostawiam ją odkrytą. No i widzicie, ta pryzma jest mokra. Jest super nawilżona, nie za mokra, tyle ile trzeba, więc ja ją sobie teraz okryję, żeby tak zostało. Natomiast tą pryzmę zdecydowanie no, trzeba potać, trzeba, bo jest sucha. Jest sucha i z tego kompostowania nie będzie nic, dlatego liczę na deszcz. Jeżeli nie, tego pewnie już nie nagram, to na pewno będę musiała tutaj, myślę, 10 konewek takich 10-litrowych, czyli przynajmniej 100 litrów wody będę musiała tutaj dać. Tak z doświadczenia wiem, że tak mniej więcej to wyglądało w ubiegłym roku, jak nie było deszczowo, kiedy przerzucałam, no to przynajmniej 10 konewek wody trzeba było tutaj wlać, żeby ta pryzma fajnie się nawilżyła, bo bez tego nie będzie dobrego przerabiania się, szybkiego kompostowania, właściwych warunków do przerabiania się. W tej chwili ta pryzma ma niecałe 40 stopni Celsjusza, ale za moment będzie sobie tutaj na nowo tą temperaturę łapać. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć. No, dzięki Bogu pada. Jestem uratowana. Nie będę musiała podlewać. Oczywiście, o ile dobrze pobrada, ale z tego, co widzę tam, w tej części, no to nieźle się tutaj zanosi na całkiem fajny deszcz. Myślę, że na tyle dobry, na tyle wystarczający, żeby ta sucha pryzma w końcu ożyła. Jest w tej chwili 41 stopni. I na pewno ta temperatura będzie wzrastać. Chcę Wam pokazać, proszę, na dłoni, żeby było widać, że pada deszcz. Nie widać. No w każdym razie myślę, że to słychać, bo już tak dosyć mocniej zaczyna kropić. Takie grubsze krople idą, więc muszę szybko okryć ten kompost. Szkoda, żeby namokł, a ten zostanie otwarty.